Mamy tutaj bardzo charakterystyczne miejsce na mapie Łodzi. Jest to Plac Wolności, pomnik Tadeusza Kościuszko, gdzie tak naprawdę jest to początek ulicy Piotrkowskiej, gdzie przychodzi i gromadzi się tam sporo ludzi. Łódź się zmienia, jest tutaj dużo kamienic zrestaurowanych, odnawianych, powstają nowe, nowoczesne drogi, dużo fabryk też jest odnawianych i reaktywowanych, gdzie to daje dużo uroku temu miastu. Świetnym przykładem dla tak odbudowy Łodzi jest też i jedna z największych galerii w Europie, Manufaktura, gdzie kiedyś była tak naprawdę ruiną, starą fabryką, a jest miejscem bardzo odnowionym, jest nowoczesna galeria, gdzie ludzie bardzo często przychodzą i tak naprawdę spędzają przy okazji, przy zakupach mile czas. Łódź jest świetnym kandydatem do organizacji Expo 2022. Tematem tego jest rewitalizacja, gdzie się tutaj to właśnie dzieje wokół nas.